Cześć! Witam cię serdecznie w kolejnej lekcji genetyki. Każda okazja jest dobra, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tej fascynującej dziedzinie wiedzy, ale dzisiejszy film poświęcony jest tematowi, który. W Szczególnie mnie osobiście fascynuje, dotyczyć on będzie regulacji ekspresji genów. W szczególności u bakterii będziemy też mówić o tym, czym są operony. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałam wspólnie z Tobą zastanowić się nad tym, dlaczego w ogóle regulacja ekspresji genów jest potrzebna. Jak się nad tym zastanowimy, to każda komórka naszego ciała, mojego czy Twojego, zawiera dokładnie ten sam zestaw genów. To jest to samo DNA, niezależnie od tego, czy to jest komórka w Twojej nerce, w Twoim sercu, czy w Twoim mózgu. Wkleiłam tutaj dla Ciebie kilka obrazków przedstawiających różne typy komórek. Z ludzkiego ciała po prawej stronie masz neuron, czyli komórkę układu nerwowego, który przypomina trochę takie rozgałęzione drzewo. Po środku komórki krwi, bułeczkowate erytrocyty i limfocyty pośród nich znajdujące się. Po lewej stronie z kolei komórka układu odpornościowego, pochłaniająca jakiś jednokomórkowy organizm, który zainfekował organizm ludzki. Każda z tych komórek nie tylko wygląda zupełnie inaczej, ale najważniejsze jest to, że Pełni zupełnie inną funkcję, mieści się w, innym, w innej przestrzeni, w Twoim organizmie. Zupełnie różną biochemię może mieć, w zależności od tego, jaki to jest moment w Twoim życiu. I Jaka jest główna funkcja takiej komórki? No i teraz jak połączyć ze sobą to, że DNA, które jest tak naprawdę instrukcją do tego, co ma być w komórce wykonywane, jest identyczna, a te komórki robią różne rzeczy? No i odpowiedzią na to pytanie jest właśnie to, że to, jakie geny ulegają ekspresji, i w efekcie, jakie produkowane są w Twoich komórkach molekuły, jakie produkowane są białka i RNA, zależy od tych właśnie mechanizmów regulujących ekspresję genów. Te mechanizmy wyglądają troszeczkę inaczej w przypadku organizmów eukariotycznych, których przykładem my jesteśmy, i trochę inaczej w przypadku prokariota, czyli organizmów jednokomórkowych. Dobrym przykładem będą tu bakterie, o których dzisiaj będziemy razem sobie rozmawiali. Ale zanim przejdziemy do bakterii, są dwie rzeczy, których po prostu nie mogę Ci nie powiedzieć przy okazji tematu regulacji genów. Po pierwsze, geny, te, z których produkowane są białka czy RNA, to jest bardzo, bardzo malutka część naszego DNA. W przypadku człowieka to jest około 1,5-2%, czyli jest to zdecydowana mniejszość. Całą resztę nazywamy DNA, Niekodującym i to DNA niekodujące można podzielić na różne kategorie, i tylko jedną z tych kategorii są właśnie tak zwane sekwencje regulujące, o których przykładzie będziemy mówić dzisiaj. Można myśleć o tych, Sekwencjach regulujących geny, ich ekspresję, jako o takich centrach logistyki, które mówią, co ma się dziać, kiedy i z jaką intensywnością, albo jak o dyrygentach orkiestry, którzy mówią, kto ma co zagrać i w którym momencie i również z jaką intensywnością. Więc w tym punkcie wiemy już, że regulacja ekspresji genów to jest tak istotna rzecz, że nawet organizmy jednokomórkowe, tak jak bakterie, będą tej regulacji potrzebować, po to, żeby geny w, różne geny w różnym czasie i w różnych okolicznościach środowiskowych mogły ulegać ekspresji. No i dzisiaj porozmawiamy o jednym z klasycznych przykładów regulacji genów, jakim są operony. Najczęściej mówi się o operonach w kontekście bakterii, ale trzeba wiedzieć, że występują one również u innych organizmów, organizmów wielokomórkowych, takich jak na przykład muszka owocowa, ale nie tylko. Cały szereg organizmów wielokomórkowych operony posiada. No więc, co to jest operon? Operon to jest taki fragment DNA, który zawiera grupę genów, których ekspresja kontrolowana jest wspólnie. Najczęściej operon składa się Właśnie z genów, które będą produkować białka albo mRNA, tak jak te, które widzisz tutaj, o gen 1, gen 2, gen 3 oraz elementów regulatorowych. Najczęściej wspomina się o tym, że te elementy regulatorowe są dwa. Pierwszy najważniejszy to jest tak zwany promotor. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o DNA i o tym, jak to się w ogóle dzieje, że następuje transkrypcja, a potem translacja, to wspominaliśmy o tym, że promotor to jest taki najważniejszy fragment DNA, który będzie sygnalizował, że tutaj w nim ma się rozpocząć. Transkrypcja to jest ten fragment DNA, do którego przyczepia się polimeraza RNA, i która będzie produkowała dalej mRNA, właśnie z, z danego odcinka DNA, z danego genu. Tak więc, promotor to jest absolutnie kluczowy fragment sekwencji regulatorowej. To jest innymi słowy miejsce, w którym wszystko się zaczyna. Miejsce, które mówi: hej, bardzo proszę, żeby enzym, który będzie tutaj produkował mRNA z mojego DNA, on się tutaj ma przyłączać. Kolejnym ważnym elementem regulatorowym operonu jest tak zwany operator. Operator to jest fragment DNA, który się będzie znajdował po promotorze, i tutaj właśnie do operatora będą mogły się przyłączać lub odłączać luż, różne molekuły. No i skutek tego jest taki, że jak tutaj do operatora coś się przyłączy, to polimeraza RNA nie będzie mogła. Przejść dalej i dokonywać transkrypcji, bo po prostu będzie miała zablokowany dostęp. Jeżeli to coś będzie, co to jest, to będziemy mówić za chwilę, będzie odłączone, to wtedy polimeraza RNA ma swobodny dostęp do genów, które znajdują się po operatorze. Czyli dlatego to się właśnie nazywa operator, bo tutaj cała operacja zachodzi od tego, czy coś jest do operatora przyłączone, czy jest odłączone, będzie zależało to, czy proces transkrypcji. Danych genów, znajdujących się w tym właśnie operonie, będzie zachodził czy nie będzie zachodził. Mamy więc promotor, od którego zaczyna się transkrypcja, który jest miejscem przyłączenia enzymu, polimerazy RNA, oraz operator, który jest fragmentem DNA, do którego będą się przyłączać różne elementy regulatorowe. W tym punkcie Ty i ja wiemy już wszystko, co jest nam niezbędne do zrozumienia, jak. Operon działa i możemy zacząć rozmawiać o konkretnych przypadkach. Tak, w ogóle nagram dla ciebie dwa jeszcze filmy, które będą opisywały bardzo konkretne rodzaje operonów u bakterii. Ale wracając do naszego dzisiejszego filmu, operon może działać w następujący sposób. Mamy do czynienia z represorem, czyli taką molekułą, w przeważającej większości będzie to białka, ale mogą to też być inne molekuły, więc represor przyłączać się będzie. Do fragmentu DNA, który jak już wiesz, nazywamy operatorem. W momencie, kiedy on będzie się przyłączał do tego fragmentu, nie będzie zachodziła transkrypcja, bo po prostu polimeraza RNA nie przejdzie fizycznie dalej po tym DNA i nie będzie w stanie dokonać transkrypcji tego genu i tego genu i tego genu. Tak więc fizyczne przyłączenie się represora, dlatego to się nazywa represor, bo praktycznie rzecz biorąc uniemożliwia transkrypcję. Przyłączenie się represora będzie powodowało zahamowanie transkrypcji. Tak więc represor jest czymś, co obniża ekspresję danego fragmentu DNA. Mamy do czynienia z jej zahamowaniem, albo przynajmniej z jej redukcją. Mamy do czynienia także z czymś takim co się nazywa korepresor. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że represor będzie sam w sobie mniej zdolny do tego, żeby się przyłączyć do regionu operatora. Żeby przyłączyć się w sposób bardziej skuteczny, będzie potrzebował jakiejś dodatkowej molekuły, która w tym przypadku będzie nazywana korepresorem. Jeżeli ten korepresor przyłączy się do naszego oryginalnego represora, to będziemy mieli sytuację, w której zacznie on być kompatybilny z naszą sekwencją regulatorową, z naszym operatorem, i wtedy będzie również zahamowanie transkrypcji. Czyli sam w sobie, o taki, dajmy na to, represor, powiedzmy, że on jest niepełny, więc albo się nie może przyłączyć do operatora, albo przyłącza się w sposób bardzo niewydajny. Nadchodzi sytuacja, w której w środowisku komórkowym pojawia się nagle nasz. Korepresor, czyli jakaś substancja, która po przyłączeniu się do naszego represora będzie powodowała, że on się będzie łączył do regionu operatora z dużo większą wydajnością. Tak więc będziemy mieli represory, które będą same w sobie wydajne, nie będą potrzebowały, żeby żadna inna molekuła się do nich przyłączała, ale będziemy mieli takie, które będą musiały być aktywowane przez jakąś inną cząsteczkę, którą będziemy nazywali korepresorem. Jej występowanie tego korepresora w środowisku komórki, czyli na przykład wchłonięcie z zewnątrz, w zależności od tego, w jakim środowisku się będzie znajdowała bakteria, to ten korepresor może się pojawiać, albo może się nie pojawiać. Będziemy o tym mówili bardziej szczegółowo w następnych filmach. Tak więc mamy sytuację, w której Korepresor, dopiero wtedy, kiedy przyłącza się korepresor do naszego represora, on się staje skuteczny w tym sensie, że się wydajnie jest w stanie przyłączać do operatora. Jeszcze raz podkreślę: represor to będzie coś, co będzie powodować redukcję transkrypcji danych genów znajdujących się w konkretnym operonie. Drugim przykładem działania właściwie zupełnie odwrotnego. Będzie działanie tak zwanego aktywatora. Aktywator, jak sama nazwa wskazuje, będzie czymś, taką molekułą, która będzie doprowadzała do wzrostu transkrypcji danego genu. Jak to działa? Tym razem aktywator przyłącza się nie w miejscu operatora. Najczęściej przyłącza się on albo w okolicach regionu promotora, albo w obrębie samego promotora. To będzie taka molekuła, która będzie powodowała, że polimeraza RNA będzie się łatwiej mogła z regionem promotorowym związać, czyli będzie łatwiej dochodziło do tego, żeby transkrypcja została zainicjowana, czyli rozpoczęta. Aktywator doprowadza więc do tego, że mamy do czynienia z intensyfikacją transkrypcji genów znajdujących się w danym operonie. I podobnie jak było w przypadku represora, aktywator może sam działać bardzo wydajnie, albo może potrzebować do tego jakiejś innej cząstki. W tym przypadku tę cząstkę nazywamy induktorem. Induktorem, dlatego że indukuje on, wzmacnia zachodzenie transkrypcji genów znajdujących się w operonie. Zasada jest dokładnie taka sama, o jakiej mówiliśmy wcześniej. Mamy jakąś cząsteczkę powtórzę, że nazywamy ją tym razem induktorem, bo będzie doprowadzać do intensyfikacji transkrypcji genów w danym operonie i ta cząsteczka może się znajdować w środowisku albo może się jej w tym środowisku nie znajdować i właśnie w taki sposób w zależności od tego, co jest chemicznie dla bakterii dostępne, będzie w niej zachodziła transkrypcja określonych genów albo będzie ta transkrypcja nie zachodziła, bo dajmy na to są one zupełnie niepotrzebne dlatego, że po co produkować Dajmy na to geny, które trawią jakąś substancję, która normalnie jest dla bakterii pokarmem, ale której aktualnie w środowisku nie ma. Tak więc induktor to będzie taka cząsteczka, która będzie miała zdolność przyłączania się do naszego aktywatora, czyli tej cząstki, która fizycznie w regionie promotorowym albo w jego okolicy się przyłącza po to, żeby zwiększyć powinowactwo polimerazy RNA, ułatwić jej wiązanie się do cząsteczki DNA i tym samym doprowadzić do tego, że transkrypcja genów będzie zachodzić bardziej intensywnie. Jako ciekawostkę powiem Ci, że induktory mogą się także przyłączać do represorów. Tylko w tym przypadku ich działanie polega trochę na czym innym. To, że one się przyłączają do represorów, będzie doprowadzało do tego, że represory będą miały mniejszą zdolność przyłączania się do operonu. Czyli z mniejszym prawdopodobieństwem o, będą się tutaj przyczepiać i tym samym ich zdolność do blokowania transkrypcji będzie mniejsza. Krótko podsumowując, w dzisiejszym filmie dowiedzieliśmy się, dlaczego regulacja genów jest kluczowa do tego, żeby organizmy żywe mogły funkcjonować normalnie i żeby w ogóle mogły istnieć różne rodzaje tkanek, ale także w przypadku organizmów jednokomórkowych dowiedzieliśmy się, że regulacja ekspresji genów ułatwia dostosowanie się do warunków środowiskowych, w zależności od tego, jakie chemiczne substancje są dostępne w środowisku. Różne geny będą wyrażane, różne geny będą ulegały ekspresji. Dowiedzieliśmy się też, że podstawowym przykładem regulacji genów są tzw. operony. Czym są operony i w jaki sposób represory i aktywatory przyłączające się do danego operonu albo w regionie danego operonu mogą prowadzić albo do zahamowania transkrypcji danych genów, albo do jej wzmożenia. Następnym razem opowiem Ci o dwóch klasycznych przykładach operonów występujących w bakteriach i wtedy myślę, że wszystko to, o czym mówiliśmy dzisiaj, będzie nie tylko przydatne, ale stanie się jeszcze bardziej dla Ciebie jasne. Do usłyszenia następnym razem.